Medal Karolinie Sobczak wręczył starosta Sławomir Ziemianowicz. Za jej bohaterski czyn dziękowali także samorządowcy z Kępic oraz Kobylnicy. Przekazali bohaterce bukiety kwiatów. Karolina Sobczak jest zaskoczona nagrodą. Twierdzi, że to, co zrobiła, było jej naturalnym odruchem. 26 lipca wieczorem kobieta na trasie Łosino-Kępice trafiła na wypadek. Gdy zobaczyła wrak samochodu, od razu przystąpiła do działania. Twierdzi, że wiedziała, jak się zachować w takiej sytuacji, bo przeszła kurs pierwszej pomocy. Przede wszystkim to pomogło. Myślę, że bez tego kursu nie byłam w stanie się znaleźć na miejscu w sytuacji. Karolina Sobczak wyciągnęła z samochodu rannego nastolatka. Chwilę później auto stanęło w płomieniach. Ranny Marcin przeżył. Teraz podziękował swojej wybawczyni. Powiedziałem już tej pani, podziękowałem. Jest to dla mnie zaszczyt, że tutaj jestem, no bo bez tej pani by mnie tutaj nie było. No i cóż, jestem jej, można powiedzieć, do końca życia wdzięczny. Droga, na której doszło do wypadku, jest jedną z najbardziej niebezpiecznych w regionie. Władze gminy Kobylnica zamierzają jeszcze w tym roku przystąpić do jej modernizacji. W przyszłym roku drogowcy poszerzą jezdnię i utwardzą pobocze. Dzięki temu trasa Łosino-Kępice ma stać się bezpieczniejsza.